9 maja 2019 roku mój kanał przekroczył 25 tysięcy subskrypcji. 18 dni później, 27 maja 2019 roku, mój kanał przekroczył 26 tysięcy subskrypcji. 27 tysięcy nie osiągnął nigdy i od ponad 2 lat stoi w stagnacji. Dlaczego zniknąłem, gdzie byłem, co robiłem i co dalej, o tym w dzisiejszym filmiku. Równo miesiąc temu, 21 maja, wrzuciłem filmik taki podsumowujący z moimi pamiątkowymi screenami, a dziś przyszedł czas na filmik wyjaśniający. Poprzedni mój film YouTube wysłał tylko do subskrybentów z dzwoneczkiem, przez to, że YouTube nie lubi, jak ktoś nieregularnie nagrywa i ucina zasięgi, także tak jak nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek to robił, tak teraz proszę was, żebyście pomogli mi odbudować zasięgi, algorytm, kanał, tak żebym nie musiał go usuwać, żeby robić nowy, który będzie lepiej traktowany przez system YouTube'a. Tak więc zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robicie i zostawcie komentarz dla zasięgu, będę bardzo wdzięczny. A teraz przechodzimy do sedna. Przez 2 lata moja aktywność była bliska zeru, cały czas czytałem komentarze i odpisywałem widzom, ale wrzucałem bardzo mało filmów. Można powiedzieć, że miałem przerwę, miałem ją robić już wcześniej, ale trzymali mnie przy tej grze znajomi, wspomnienia, widzowie i ciężko było się od tego oderwać, ale udało się. Zrobiłem co musiałem zrobić i wróciłem. No a dlaczego tą przerwę zrobiłem? Po pierwsze, mając lat mniej więcej 18, wchodzi się w taki okres w życiu, gdzie trzeba podjąć wiele decyzji i stoi się na takim ogromnym skrzyżowaniu, nawet rondzie, z wieloma zjazdami i trzeba zdecydować, gdzie się jedzie, nie można tak po prostu byle gdzie pojechać, bo będzie miało to różne negatywne konsekwencje. No i na to potrzeba czasu. Ja tego czasu właśnie potrzebowałem, a pewnie zauważyliście albo dopiero zauważycie, że im jest się starszym, tym mniej ma się wolnego czasu. I po prostu coraz mniej tego czasu na YouTube'a miałem. Sporo się też ostatnio zmieniło w moim życiu. Trochę schudłem, jeszcze wiele przede mną, ale jestem na dobrej drodze, żeby wyglądać jak testowiron. Patrzcie, kurwa, biedaki pierdolone z jebanej biednej Polski! Kto wie, może jakiś filmik nagram z efektami, nie wiem. Po drugie, sama gra przestała mi dawać przyjemność, sam Minecraft zaczął się bardzo zmieniać mniej więcej w 2015-16 i od kilku lat jest jak dla mnie niegrywalny, bardziej chodzi tutaj o rakowe większości community, toksyczne community i jak się wchodzi na serwer, żeby się odstresować, zresetować i widzi się jak non-stop ktoś się wyzywa, przeklina. No to jakoś to zniechęca do gry, no zobaczcie sobie na moim poprzednim filmie z pamiątkowymi screenami, tam jest taki moment, w którym ludzie tam się wyzywają, są toksyczni i tak dalej. No to nie jest moje community to było to stare z czasów 2011-2015, gdzie ciężko było znaleźć na czacie jakieś przekleństwa czy wyzwiska. A jak ktoś coś takiego robił, to był uznawany za przygupa i jakoś grało się lepiej. Lepszy klimat był. Na TeamSpeak'a jak się wchodziło do administracji, to się mówiło dzień dobry i się rozmawiało z adminem. No a dziś jakoś to inaczej wszystko wygląda i ja się w tym nie odnajduję. Nie mówię, że już nigdy nigdzie nie zagram, bo może raz na jakiś czas gdzieś pogram. No ale nie zamierzam już tak jak kiedyś grać co piątek wszędzie na jakimś serwerze, bo po prostu to nie jest moje community i dla mnie nie ma to sensu. Nie bez powodu wiele osób skończyło w Minecrafta grać już jakiś czas temu i w sumie to się mnie dziwię. No i właśnie ten powód mi jeszcze bardziej odpychał tego wszystkiego, to że po prostu przestało dawać mi to frajdę. No i powód trzeci, czyli takie trochę wypalenie, ale też zmęczenie. Musiałem trochę odpocząć, też ten mój YouTube poszedł w nieco inną stronę niż bym chciał. Siłą rzeczy ja jestem osobą dość szczerą i bezpośrednią i jak coś mi się nie podoba, to mówię to wprost i przez to powstało wiele dram, na których się dość mocno wybiłem. Ja wiem, że zabrzmi to niewiarygodnie, ale robiąc te dramy nie myślałem, jak się na tym wybiję. Tylko po prostu chciałem być uczciwy z innymi, że jeżeli wiem coś, co powinni wiedzieć inni, to powinienem to powiedzieć. I powstało w ten sposób wiele filmików z dramami, które no niestety na YouTubie sprzedają się bardzo dobrze.
Ludzie mnie postrzegają jako takiego potwora i no-life'a, który siedzi non-stop i gra w gry, a w rzeczywistości dziwilibyście się, bo jestem zupełnie inny. Na przykład gdy ludzie pisali mi, że jestem no-life'em, bo cały czas kopię na serwerach i mam tyle itemów, no to uśmiechałem się pod nosem, bo wyglądało to tak, że ustawiałem sobie boty, żeby mi kopały, a ja szedłem pooglądać jakieś wartościowe filmiki, pouczyć się, poczytać coś, no po prostu porobić coś produktywnego, a boty kopały sobie same na skrypcie, a ja przychodziłem po jakimś tam czasie, zbierałem itemy i szedłem się klepać, a to, że miałem topki, jak gdzieś grałem dłużej, to po prostu efekt tego, że mam taki charakter, że cisnę do przodu i mam taki charakter zdobywcy, lidera, przedsiębiorcy. Właśnie przedsiębiorcy, no niedługo planuję otworzyć firmę, też żera to bardzo dużo czasu w tym chorym systemie. No ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. No i czwarty, ostatni powód, właściwie to mógłbym go podciągnąć pod pierwszy. Brak czasu, ale zżarło mi to naprawdę bardzo dużo czasu, dlatego jest to osobny powód, a dokładnie mam na myśli przeprowadzkę. Niedawno się przeprowadziłem w zupełnie inne miejsce. Nie mogę powiedzieć gdzie, bo jakby ktoś chciał, to by się przeszedł, gdy miałbym live'a i krzycząc coś w stylu... No tak, krzycz. Jebać Sańko! No, miałby koordynaty mojej nory z dokładnością gdzieś do 200 kratek, także no muszę uważać. No i zżarło mi to bardzo dużo czasu, kilka miesięcy dokładnie, załatwianie wszystkiego, sprzątanie, remontowanie, przenoszenie, sam internet w ogóle ogarnąć, też było parę miesięcy, dostawca mówił, że tam podłączą coś, czegoś nie podłączyli i tak dalej, i tak dalej. No i tak to było. A co dalej? Dalej będzie to, co jest na moim nowym banerze. Dziękuję tutaj Katrinie za spłodzenie tego arcydzieła. To jest moje życie, to co jest na banerze, w tą stronę chcę iść. Wiem, że będę miał mniej wyświetleń, ale znowu zabrzmi to niewiarygodnie. Serio nie robię tego pod pieniądze, pod sławę. Tylko dlatego, że lubię i nie chcę udawać kogoś, kim nie jestem. Minecraft będzie. Będzie go trochę mniej i w trochę innej formie. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam bardzo dużo pomysłów i już nie mogę się doczekać. Także w końcu mogę to powiedzieć i iść pracować nad nowymi filmikami. Dzięki za oglądanie, słuchanie. Cześć! Ale flow!